Polonia semper fidelis. Polska zawsze wierna. Gdy dzisiaj tutaj na Jasnej Górze świętujemy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potrzeba, aby w sercach, w obliczu Królowej Polski zabrzmiało znowu to właśnie stwierdzenie. Polska wierna. Na przestrzeni wieków wielu było złych ludzi, którzy próbowali nas, Polaków, od tej wierności odwieść. Próbowali oderwać Polskę od wiary, jaką przyjęła ponad 1000 lat temu. Próbowali ograbić ją z tych wartości, jakie wypracowała. Próbowali poniżyć tych, którzy trwali wierni Chrystusowi, Jego Najświętszej Matce i rzymskiemu Kościołowi katolickiemu. Byli nawet tacy, którzy skreślili Polskę z mapy świata, wepchnęli do grobu nieistnienia. Takie były i są trudne dzieje tej ziemi. I nie będziemy wyliczać, pod jakimi flagami chodzili w marszach i pochodach, jakimi ideologiami się posługiwali i posługują, aby omamić, oszukać, stłamsić wiarę, połamać nadzieję i poniżyć prawdziwą miłość. Ale oprócz ludzi niedobrych, złych, pogubionych i wydających się na służbę rozmaitych ideologii, ludzi sprzedających swą ludzką godność za pozorny blichtr nowoczesności i pseudowolności, która zawsze jest zniewoleniem, byli i są także na tej ziemi ludzie dobrzy. I tych na szczęście jest większość. Tak, bo dobro jest zawsze większe niż zło. Dobra jest więcej na świecie, bo dobro jest drogą miłości, a miłość jest z Boga, a Bóg jest miłością. I dlatego dobrze, że tu jesteśmy, siostry i bracia, dzisiaj w domu Matki. Przychodzimy tacy, jacy jesteśmy. Z pięknem naszego dobra, z naszym uśmiechem, z otwartym sercem. Wielu z nas przyszło tu dzisiaj pieszo, z różnych stron kraju, a nawet spoza jego granic. Bądźcie wszyscy pozdrowieni, święci pielgrzymi, ludzie dobra. Bądźcie pozdrowieni tym pielgrzymim i staropolskim pozdrowieniem Szczęść Boże. Kochani, na początku tej mszy świętej, jak zawsze, w każdej celebracji, Bogu, braciom, siostrom powiedzieliśmy uczciwie, że jesteśmy grzesznikami. Tak, bo Kościół to wspólnota grzeszników. Ludzi, którzy każdego dnia upadają, nie dają rady, grzeszą. I mamy tego świadomość, że jesteśmy grzeszni. I wstyd nam za to. Ale nie chcemy tacy pozostawać. Dlatego Boga i braci prosimy o przebaczenie, o miłosierdzie. I to jest pierwszy krok w drodze do pojednania, do odnowienia, do świętości. Tak, bo każdy grzesznik i cały ten grzeszny Kościół jest powołany do świętości. W tradycji chrześcijaństwa grzesznicy pragnący nawrócenia wybierali się w pielgrzymią drogę do szczególnych miejsc, do sanktuariów, aby otrzymać rozgrzeszenie i przebaczenie. A stamtąd wracali do domów inni, odmienieni, święci. I dlatego dzisiaj pozdrawiam nade wszystko was, nas, święci pielgrzymi. Nie wstydzimy się tego, że chociaż grzesznicy idziemy do świętości. I po to tutaj jesteśmy, w domu Matki, w jej święto. Do Matki przychodzi się takim, jakim się jest. Bo ona wyrozumie
jak trzeba, to skarci, pocieszy, pobłogosławi na drogę, otrze łzy i nagrodzi uśmiechem i całusem. Po to tu u niej jesteśmy, bo jesteśmy grzeszni, ale z Maryją jesteśmy w drodze do świętości. Przychodzimy, aby tu w jasnogórskiej ikonie ujrzeć ten wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest dogmatem, czyli prawdą naszej wiary, zawsze obecną w tradycji Kościoła, a ogłoszoną w sposób uroczysty w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Ta prawda naszej wiary stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Jasna Góra zawsze gromadziła Polaków. Jest duchowym tronem Królowej Polski, narodowym sanktuarium, duchową stolicą. Jak mawiał święty Jan Paweł II, wielokrotny pielgrzym do tego miejsca, przyzwyczaili się Polacy przychodzić na Jasną Górę. Bo jak nam wypisali tu pod spodem, pod ołtarzem, ojcowie Paulini dla przypomnienia, bo tu bije serce narodu w sercu matki. I tutaj zawsze byliśmy wolni. I trzeba dodać, i tutaj dzisiaj wolni jesteśmy. A wolność to dar i zadanie, a nie jakaś swawola, nie żadne rób ta co chce ta. Za wolność każdego z nas tak wielu Polaków oddało życie. Wspominamy ich w tym miesiącu sierpniu i we wrześniu. Pośród tłumów pielgrzymów, którzy w dziejach historii przybywali tutaj na Jasną Górę, był też jeden włoski kapłan, nazywał się Achille Ratti. W 1918 roku papież Benedykt XV posłał go do Polski na Litwę, aby w odradzających się po tragedii I wojny światowej krajach był jego przedstawicielem, wizytatorem apostolskim. Tak mówił do niego papież Benedykt XV, posyłając go do Polski. Nie obawiaj się trudności. Idziesz przecież do narodu, u którego wiara zawsze pierwsze zajmuje miejsce i który wśród innych narodów słynie powszechną religijnością. Polonia semper fidelis. Idziesz do narodu męczennika, który dziś jak Łazarz wstaje z grobu do nowego życia. I choć jeszcze ma na sobie śmiertelne pęta, już nie jest w grobie. W 1919 roku tenże ksiądz Achille Ratti został ustanowiony pierwszym nuncjuszem apostolskim w odrodzonej Polsce, a w warszawskiej katedrze otrzymał konsekrację biskupią. I tak na nowo nawiązano formalnie relacje dyplomatyczne między Polską a stolicą apostolską. Relacje, które istniały już w XVI wieku, potem przerywane wojnami i rozbiorami Polski. Zatem dzisiaj pośród dziękczynienia, jakie przynosimy na Jasną Górę, jest także dziękczynienie za stulecie tych odnowionych relacji dyplomatycznych. Jeszcze w 1918 roku po swojej pierwszej wizycie tutaj na Jasnej Górze ksiądz prałat Ratti napisał do papieża Benedykta XV takie słowa: zdecydowałem pojechać do Częstochowy, aby nawiedzić to najsłynniejsze z polskich sanktuariów, wyniesione do świętego symbolu narodowego. Pozostałem tam przez 2 dni, 2 razy celebrując w kaplicy Najświętszej Dziewicy, gdzie doświadczyłem wielkiej duchowej łaski i zbudowania. Wojna nie pozwala jeszcze na wielkie pielgrzymki, które kiedyś docierały tam bez przerwy i niezwykle liczne, ale doświadcza się tutaj o każdej godzinie wzruszających manifestacji wiary i pobożności. I potem jeszcze dopisał kilka
dobrych i ciepłych słów na temat tego, jak gościnnie i życzliwie został przyjęty przez ojców Paulinów, którzy i dzisiaj nas tutaj gościwie i życzliwie przyjmują i witają, i za to im serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy z tego miejsca aktualnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, obecnego tutaj arcybiskupa Salvatore Pennacchio, i dziękujemy za jego posługę dla dobra Kościoła w Polsce. Dziękuję, Ekscelencjo, za zaproszenie mnie na dzisiejsze uroczystości. Jestem pewien, że po 3 latach Twojego doświadczenia w naszej ojczyźnie możesz śmiało powiedzieć Ojcu Świętemu Franciszkowi, że Polska pozostaje wierna. Nawet, a może zwłaszcza dzisiaj, w tych skomplikowanych czasach, gdy ludzie źli, sprzysiężeni z mocą zła, poprzez rozliczne układy, powiązania, kalkulacje i judaszowe pieniądze, chcą z Polski i Polaków zrobić takie pseudonowoczesne społeczeństwo, które odrzuci prawdziwe wartości wpisane przez Boga Stwórcę w serce, w naturę każdego człowieka, a będzie się kierować instynktami, teoriami bez sensu, pogmatwanymi układami socjopolitycznymi czy ideologiami zrodzonymi gdzieś w świecie, często w chorych umysłach. My, Kościół Chrystusowy, a gdy mówię my, mam na myśli i Ciebie, i Ciebie, i Ciebie, i mnie, i tych, co są z nami przed telewizorem czy radioodbiornikiem, bo Kościół to my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie, a naszym widzialnym duchowym przewodnikiem na ziemi jest następca świętego Piotra, papież Franciszek. Zatem my, Kościół Chrystusowy, będziemy bronić prawdy, miłości, piękna, rodziny, życia ludzkiego i naszej wiary za wszelką cenę. Nie możemy się dać zastraszyć, bo zło jest ryczące, wredne, przebrane, wynaturzone, bo za każdym złem stoi jego twórca, diabeł. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tworzyć dobro, dobrze działać, dobrze żyć. Choćby nas mieli wyśmiać, wytknąć palcem, ukarać, to my będziemy czynić dobro. Bo dobro, piękno, miłość to są nasze drogi ziemskiego pielgrzymowania ku niebu. Obchodzona zawsze 15 sierpnia uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ma w polskiej tradycji także poświęcenie pierwszych plonów. Wierni przynoszą do Matki Bożej Wniebowziętej, do Matki Bożej Zielnej, kwiaty, zioła, kłosy, aby podziękować za kolejne owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Pozdrawiamy zatem polskich rolników, tych, co, jak się zwykło mawiać, żywią i bronią. Ma w naszym kraju ten dzień także wymiar wspominania i dziękowania za cud nad Wisłą, za zwycięstwo polskiego żołnierza nad niezwyciężoną armią sowiecką. Jak byłem młody, to nie wolno było o tym mówić, bo to było ideologicznie niepoprawne. Ale waleczne ludzkie ideologie mają to do siebie, że przemijają, że są spychane na śmietnik historii, a ich zwolennicy odchodzą w niepamięć beznadziejności. Warto zaznaczyć, że wspomniany wcześniej arcybiskup Ratti, pierwszy nuncjusz apostolski
w odrodzonej Polsce właśnie w 1920 roku, gdy sowieckie wojska stanęły nad Wisłą, jako jeden z dwóch dyplomatów nie uciekł z Warszawy, ale pozostał z Polakami i w stolicy modlił się o zwycięstwo nad czerwoną zarazą. Półtora roku później został wybrany papieżem, przyjął imię Piusa XI i był, jak wiemy, wielkim przyjacielem Polaków. Pozdrawiamy dzisiaj polskich żołnierzy w dniu ich święta. Tych, co kiedyś walczyli, tych, co byli wyklęci i tych, co dzisiaj troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Pozdrawiamy w dniu ich święta i polecamy opiece Matki Jasnogórskiej. Kochani, spoglądamy w niebo, w słoneczne niebo, w radosne niebo. Chodzimy po ziemi i patrzymy w niebo, ku naszej wniebowziętej Matce. Z nią biegniemy do Elżbiety, aby dopomóc, aby pobłogosławić kobietę oczekującą potomstwa, aby z Maryją zawołać: wielbi dusza moja Pana, który czyni nam wielkie rzeczy. Zatem pozdrawiamy wszystkie matki, zwłaszcza, tak, dla matek poklaszczmy, tak, mocno. Pozdrawiamy zwłaszcza te matki, które w chwili obecnej noszą pod sercem cud życia, co jak Maryja, jak Elżbieta pielęgnują cud życia w sobie i kochają swoje dzieci i pozwalają im przyjść na świat i nie boją się bólu rodzenia i trudu wychowania. Wielu tu dzisiaj ludzi młodych, dzieci i młodzieży. Wy tutaj wszyscy młodzi jesteście takimi cudami miłości waszych rodziców. Wy będziecie tworzyć jutro. Tu, na tej ziemi, będziecie o tym jutrze decydować. Tu, nie gdzieś w Brukseli czy w innych stolicach. Tutaj, nad Wisłą i Odrą. Tu, gdzie żyją i biją polskie serca. I chcę wam powiedzieć, wam młodym, a poprzez was także tym, którzy myślą, że jak wszystko rozwalą, wyśmieją, popsują, to dopiero będzie wow, cool, to będzie postęp. Chcę powiedzieć słowami polskiego poety: nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. Pan Jezus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, w konkretnym kraju. Wszedł w naszą ludzką historię. Nie wstydź się twojej rodziny, twoich rodziców, dziadków. Nie wstydź się tej polskiej ziemi, naszej biało-czerwonej i tego orła białego. Wstydź się tych, co gdzieś sprzedają Polskę, co zabiegają, by nie głosować na polskich kandydatów, co troszczą się, by Polsce rzucać kłody pod nogi. Ty się wstydź. Pośród was pielgrzymów stoi dzisiaj tutaj spora grupa obcokrajowców, którzy przyszli do naszej jasnogórskiej wniebowziętej matki. A pośród nich dużo Włochów, którzy, jak wiem, przybyli z pielgrzymką warszawską i nie tylko, z ziemi włoskiej do Polski. Pozwólcie, że chociaż dwa słowa do nich w ich języku. Carissimi pellegrini italiani, vi salutiamo molto cordialmente in questa casa di Maria qui a Jasnogóra. Siamo felici ed orgogliosi di avervi con noi
perché siete membri della nostra famiglia. Vi accogliamo con tutto il cuore e con voi preghiamo la Vergine Assunta che ci ottenga tutte le grazie e che ci benedica. Siate benedetti e portate questa benedizione mariana dalla Polonia in Italia. Wpatrujemy się w niebo, w ten wielki znak na niebie. Niewiastę obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami. Wpatrujemy się i wołamy ku niej: Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. Uciekamy się pod jej obronę. Do niej śpiewamy: Jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Ale gdzie wielki znak maryjny na niebie, ukazuje się zawsze także ten inny, o którym mówiła dziś Apokalipsa. Smok barwy ognia, odwieczny przeciwnik niewiasty i jej potomstwa. On łatwo nie odpuszcza. On walczy, sprzymierzając się z różnymi ludźmi, ideologiami, mamiąc pozorami dobra, podsuwając złudzenia wolności, równości, wielkości. Tym bardziej trzeba dzisiaj wsłuchać Maryi Niebowziętej, która mówi nam: uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie. Słuchajmy Jezusa. A On mówi, wzywa i powtarza: świętymi bądźcie. Tak, my, grzesznicy, jesteśmy wezwani do świętości i chcemy być święci. I zależy nam, żeby wszyscy zdążali do świętości, by stawali się lepsi. I dlatego mamy święty obowiązek mówienia prawdy, napominania, upominania się o szacunek, o prawdę, o życie i o nasze prawa. Bo jeśli my zamilkniemy, to kamienie wołać będą. I dlatego chcemy z tego miejsca powiedzieć także tym, którzy nas prześladują, którzy pozwalają sobie na świętokradzkie niszczenie naszych wartości, na obrażanie i wyśmiewanie Matki Najświętszej, Eucharystii, Kościoła. Tym wszystkim pseudoartystom, pseudopolitykom chcemy im powiedzieć, także parafrazując mocne słowa Jana Pawła II, powiedziane kiedyś do ludzi uwikłanych w zło: nawróćcie się! Przyjdzie dzień sądu! Przyjdzie dzień sądu, staniesz przed Bogiem, chcesz czy nie chcesz, wierzysz czy nie, staniesz przed Bogiem. Oby się nie okazało, żeś swoimi postępkami tak Go obraził, że będziesz na wieki potępiony, bo Bóg jest miłosierny, ale też sprawiedliwy. Kocha swoją matkę, kocha swojego Syna obecnego w Eucharystii i kocha swój Kościół. I biada tym, co podnoszą rękę na miłość Boga, na Boga samego. Jesteśmy i zawsze będziemy przeciwni złu, ale zawsze otwarci na człowieka, na każdego człowieka, który chce się nawrócić, bo chcemy dobra, dobra wiecznego, wszystkich ludzi, także tych, co dzisiaj nam źle życzą i nas obrażają. Niechaj zabrzmią dzisiaj mocno i staną się zadaniem dla nas wszystkich jeszcze inne słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszone już wiele lat temu, ale przecież jakże mocno aktualne. W obecnej sytuacji Polski, naznaczonej głębokimi podziałami, sporami i konfliktami różnego rodzaju, ważnym zadaniem Kościoła jest budowanie jedności, zgody oraz budzenie nadwątlonej nadziei. Polacy muszą nauczyć się prowadzić z sobą dialog w prawdzie i z poszanowaniem godności własnej i partnera, różniąc się między sobą, ale nie stając się przez to dla siebie wrogami. Niechaj od jasnogórskiego tronu królowej Polski popłynie dzisiaj znak pokoju, wielki znak pokoju do wszystkich Polek i Polaków w Polsce i poza jej granicami.
Spróbujmy odłożyć na bok te wszystkie egoistyczne antagonizmy, te podziały na ty i ja. Spróbujmy poczuć się znowu polską rodziną, gdzie każdy ma miejsce i godność, i własne zdanie respektujące drugiego człowieka. Czasem łączy nas piłka nożna, czasem siatkówka, skoki narciarskie i inne sporty, gdzie nasi odnoszą sukcesy. To czyż nie może i nie powinna nas połączyć Polska, jej dziś i jutro? Jak te warszawskie dzieci z powstania? Jak tych na Westerplatte i Monte Cassino i na tylu miejscach walczyli? Jak tych, co wierzyli w polską solidarność? Trudne, powiesz. Trudne, odpowiem. Ale możliwe. I dlatego wołamy do Maryi, wniebowziętej Matki Boga i naszej Matki, z dawna Polski tyś królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twojej chwały. Niech rozwija się wspaniały. Maryjo, amen.